Polska Rama Kwalifikacji pozwala nam na powiedzenie, jaki jest poziom zaawansowania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych wynikający z posiadania określonego certyfikatu, dyplomu czy świadectwa. Nie tylko tych, które uzyskujemy w szkole, bo te są uporządkowane, ale przede wszystkim tych, które uzyskujemy w trakcie nauki, zdobywania różnego rodzaju wiedzy, umiejętności w naszym dorosłym życiu, życiu zawodowym, ale także rozwijaniu naszych pasji. Bardzo często one się potem przydają na rynku pracy i warto mieć dyplom, który potwierdza, że coś wiemy, umiemy, potrafimy w bardzo różnych obszarach, w bardzo różnych sektorach. Zintegrowany system kwalifikacji jest bardzo potrzebny. Polscy pracownicy przekonali się już w 2004 roku, kiedy praktycznie europejski rynek pracy stał się otwarty dla polskich pracowników. Kiedy nasi koledzy i koleżanki wyjeżdżali do pracy, czy to w Irlandii, czy Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, i od razu stawali w roli pracownika drugiej kategorii, ponieważ nie mogli wykazać się kwalifikacjami ani tym, co oni potrafią. W naszej centrali związkowej jest Związek Zawodowy Pielęgniarek i jak wiemy, pielęgniarki miały poważny problem ze zdobyciem kwalifikacji w Europie i te panie musiały jeździć, protestować w Unii Europejskiej, żeby nabrały europejskich uprawnień do wykonywania zawodu w innych krajach. Jeżeli będzie ten system zintegrowany w całej Europie jednakowy, nie będzie problemów, prawda? Czy pielęgniarka pracuje w Polsce, czy pracuje we Francji, czy w Anglii, będzie miała te same określone kwalifikacje. W dobie dzisiejszego rozwoju świata, szybkości rozwoju, szybkości edukacji, wydaje się, że pewna unifikacja systemów kwalifikacji, a jednocześnie jego potwierdzeń kwalifikacji, aby można było przynajmniej w kilkunastu krajach porównywać kompetencje pracowników. Kwalifikacje zawodowe zweryfikują nam nasze życiorysy, bo w tej chwili będziemy mogli operować czymś takim jak zestawy uczenia się, które posiadamy w naszych kwalifikacjach, w naszych zakresach. Kolejne wyzwanie albo właściwie szansa jest taka, że możemy uciec troszeczkę od kształcenia formalnego, zdobywając kwalifikacje w sposób prostszy, krótszy i celowy. Zintegrowany system kwalifikacji przyda się dla pracodawcy, czy ułatwi rekrutację pracowników. W mniejszym stopniu będzie to, że pracodawcy będą wykorzystywali firmy rekrutacyjne, a pracownik zgłosi się z odpowiednim poziomem polskiej ramy kwalifikacji i pracodawca od razu będzie potrafił zidentyfikować, co dany pracownik potrafi. W rzemiośle funkcjonował i funkcjonuje system potwierdzania kwalifikacji i są nadawane tytuły czeladnika i mistrza. Natomiast w czasie, kiedy staliśmy się członkiem Unii, pojawił się problem potwierdzania właśnie tych kwalifikacji. W sytuacji, kiedy będzie funkcjonował zintegrowany system, przynajmniej w krajach Unii Europejskiej, i osoba, która zdobędzie kwalifikacje na podstawie krajowych przepisów regulujących te kwestie, kiedy będzie miała świadomość i pewność tego, że również w innych krajach uznawane będą te kwalifikacje, wartość tego dokumentu będzie zdecydowanie wyższa. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zgłosiła się do prac, do udziału nad Krajową Ramą Kwalifikacji, nad zintegrowanym systemem w 2011 roku. I tu muszę powiedzieć, że bardzo sceptycznie na początku podchodziliśmy do całej sprawy, ale uczestnicząc w różnych konferencjach, uczestnicząc również w szkoleniach, dowiedzieliśmy się bardzo dużo ważnych rzeczy i oczywiście absolutnie podkreślamy, że jest to system, który jest potrzebny dla po prostu polskiego pracownika, każdego jednego, i tego jeszcze uczącego się, i tego, który już jest w jakikolwiek sposób nauczony, wyuczony zawodu, a za chwilę konieczność go zmusza do tego, żeby się przekwalifikował. Polska Rama ma 8 poziomów, gdzie określamy wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w bardzo ogólny sposób. Dlatego też stworzyliśmy ramy sektorowe, które mówią o tym, jak w danym sektorze, w danej branży wyglądają wymagania specyficzne dla tego sektora w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Określili to przedstawiciele sektora danej branży, pracodawcy, pracownicy, firmy szkoleniowe, którzy usiedli razem, zastanowili się, co tak naprawdę jest wymagane. Wydaje mi się, że zintegrowany system kwalifikacji spełnia tą rolę, od której żeśmy pracowali od dawna, a więc daje możliwość instruktorom nabycia odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Po drugie, daje informacje osobom, które uczestniczą w rekreacji ruchowej, w sporcie dla wszystkich, wiedzę o tym, kto z nimi prowadzi zajęcia, kto ich przygotowuje do aktywnego życia. I po trzecie, daje bardzo dużą wiedzę pracodawcy, który również poprzez zintegrowany system dowiaduje się bardzo dokładnie o tym, co jego pracownik, jaką jego pracownik posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby wypełniać właściwie to, co od niego pracodawca żąda. Jest to zrobione dla kilku sektorów: bankowości, finansów, telekomunikacji, informatyki, sportu i turystyki. Dzięki temu istniejące kwalifikacje, na przykład doradca finansowy, mogą być przypisane do określonego poziomu ramy kwalifikacji. Zdefiniowanie poszukuje kogoś w dziedzinie na przykład informatyki na poziomie kwalifikacji 4. I człowiek, który pokazuje taką kwalifikację z takim poziomem, znakomicie upraszcza cały proces. Dla klientów komunikat, że pracodawca, na przykład doradcy finansowi, reprezentują poziom certyfikowany na zdefiniowanym poziomie, uwiarygodnia usługi, które są oferowane przez tego pracodawcę. Sektorowa rama pozwala nam także myśleć o tworzeniu pewnego systemu kwalifikacji, dyplomów i świadectw, które dopiero powstaną, ale będą służyły rozwojowi kapitału ludzkiego, rozwojowi konkretnych umiejętności danego pracownika. Pracodawca będzie mógł powiedzieć: mój pracownik już tego się nauczył, może pójść i potwierdzić swoje umiejętności, uzyskać dyplom. Ten dyplom ma dla mnie wartość, bo moi pracownicy mają więcej, ale także ma wartość dla pracownika, który dzięki temu, jeżeli będzie zmieniał pracę, będzie mógł łatwiej tę pracę zmienić, znaleźć nowego pracodawcę, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uczestniczyliśmy i pracowaliśmy razem z IBE nad pewną kwalifikacją, która jest zupełnie nową kwalifikacją, a mianowicie nad kwalifikacją normalizator. Bez udziału naszych pracowników, ludzi sfery nauki czy sfery przemysłu w procesie normalizacji nie jesteśmy w stanie konkurować z nikim, dlatego że normalizacja to są dokumenty, w których zawarte są najlepsze i uznane na świecie i w Europie rozwiązania. A ponadto kolejna korzyść to jest taka, że świadomie bierzemy udział w procesie normalizacyjnym polskim, międzynarodowym i europejskim. Przede wszystkim możemy własną myśl techniczną promować. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki. Szeroko promujemy normalizację, ponieważ takie kraje jak tygrysy europejskie już w zasadzie kształcą w tym obszarze, można powiedzieć, od przedszkola i mają efekty. Można powiedzieć, że po raz pierwszy będziemy mieli możliwość takiego trójstronnego układu. Ja to nazywam alfabetem. Przedsiębiorca rozumie, kogo szuka, jakiego pracownika chce mieć w firmie, z jakimi umiejętnościami, z jaką wiedzą. Pracownik z kolei, który szuka swojej wartości na rynku pracy, wie, co może się nauczyć, żeby taką wartość dla pracodawcy stanowić, a firma szkoleniowa z kolei wie, na jakie szkolenia jest popyt. Tak jak rama jest pewnym językiem komunikacji, to ja często mówię, że kwalifikacja jest pewną walutą. Zrozumiałą, czytelną, jednolitą, gdzie pracodawca jasno może zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania, a pracownik potencjalny czy funkcjonujący w organizacji może potwierdzić i wykazać poziom swojej kwalifikacji i pokazać je w prosty sposób. No bo jeżeli przychodzi pracownik do pracy i mówi: potrafię, no to dzisiaj pracodawca mówi: no pokaż, co potrafisz, daję ci tam 3 dni próbne, zobaczymy, co umiesz. Tutaj będzie miał dodatkową taką możliwość, że jeżeli coś potrafi, a nigdy tego w szkole się nie uczył, bo nie, był w 5 firmach, uczył się na własnych błędach, to w tym nowym systemie będzie mógł zgłosić się do walidatora, powiedzieć: potrafię, dostać potwierdzenie tego i później iść na rynek pracy do pracodawcy, mówić: potrafię, zobacz,
tu jest to potwierdzone. Cały ten system, jeżeli będzie zunifikowany, czyli w całej Unii będzie funkcjonował, uważamy za i będzie jednakowy, uważamy za bardzo pożyteczny i powinien być wprowadzony. Zintegrowany system kwalifikacji wzbogaci system rzemieślniczych kwalifikacji, nazwijmy to tak. No można powiedzieć, ten rzemieślniczy przestanie funkcjonować, bo będzie jeden, jak sama nazwa wskazuje. Zacznę od w pewnym sensie oficjalnego stanowiska uczelni reprezentowanych przez konferencji rektorów. My w swoim czasie dostaliśmy do zaopiniowania projekt założeń do ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji i pierwsza uwaga ogólna, jaka była w naszej formalnej dość opinii, była taka, że jesteśmy całym sercem za. To znaczy nam się to podoba, my chcemy i wspieramy wszystkie działania, które służyłyby temu, żeby to jak najszybciej weszło w życie. Polska Rama Kwalifikacji, cały system, który się jest z tym związany. Widzimy te narzędzia jako coś, co pomoże uczelniom lepiej odpowiedzieć na potrzeby, ja nie powiem rynku pracy, to jest modne hasło rynek pracy, na ogólnie rzecz biorąc na potrzeby społeczne. Widzimy ten system jako narzędzie realizacji pewnego nowego paradygmatu kształcenia na poziomie wyższym.